Obawiam się, że to może się źle skończyć dla Dominika Zadory. Koniec walki. Będziemy mieli nowego mistrza. Wojciech Wierzbicki. Myślę, że utrata pasa mistrzowskiego bardzo zabolała Dominika Zadorę i tego wieczoru on zrobi wszystko, żeby z powrotem być mistrzem. Zdecydowanie jest to dwóch najlepszych polskich zawodników w kategorii 77 w Polsce. Kolejny lofi, kolejna akcja, kolejne świetne wykończenie w wykonaniu Wojciecha Wierzbickiego. Jestem pierwszym zawodnikiem w historii FEN, który zdobył pas mistrzowski po raz drugi i teraz zamierzam go obronić i nikomu już nie oddać przez długi czas. Byłem na szczycie, niestety noga się powinęła. Czas wrócić z powrotem na ten szczyt i zdobyć pas, żeby wrócił na moje biodra. Myślę, że tamten wieczór był wyjątkowo przykry dla Dominika. Stracił pas mistrzowski, stracił także najbliższą osobę, najbliższego trenera, Tomka Skrzypka. No niestety tym razem zabraknie fizycznie Tomka, ale zawsze mam go w sercu i będzie mnie tam wspierał. To psychika odegrała dużą rolę, żeby opanować adrenalinę, dostosować się do taktyki założonej przed walką. Myślę, że mi się to udało, a Dominik zawalczył w swoim stylu, poszedł na całość od początku, no i ja go przełamałem. Śmiało można powiedzieć, że ten pojedynek to starcie dwóch żywiołów, ogień kontra woda. Zadora zrobi wszystko, żeby wzniecić pożar, a Wierzbicki jako dzielny strażak będzie robił wszystko, żeby go ugasić. Tylko że tym razem będzie to taki troszeczkę ogień, który będzie dozowany w odpowiednich ilościach. Kto lepiej wejdzie w tą walkę, ten może wygrać. Tutaj jeden cios, jedna reakcja nie taka i szala zwycięstwa może się przechylić na korzyść drugiego.